No dzień dobry, już dzisiaj powraca Liga Mistrzów. Witam Was na kanale Murawa TV, godzina 16 wybiła, chyba że 15, nie wiem kiedy się wyrobiłem z publikacją tego materiału, to nie jest istotne. Powraca dzisiaj Liga Mistrzów, mamy dzisiaj Liverpool FC Porto i także Tottenham Manchester City, czyli angielskie pojedynki. Niemniej jednak do tematu dzisiaj podejdziemy dosyć nietypowo ze względu na to, że nie będziemy się bawić w dokładne analizy, kto ile spotkań rozegrał, kto jakie ma matematyczne szanse, tylko po prostu zobaczymy, które drużyny są najwięcej warte i na podstawie tego postawimy moje typy. Oczywiście będą one widoczne na kuponie na końcu materiału. Jednak jeszcze to nie wszystko, ponieważ przedstawię Wam także najdroższą jedenastkę zawodników, którzy są najwięcej warci spośród tych, którzy zostali w batalii o Puchar Mistrzów. Oczywiście piłkarze nie będą ustawieni wedle pozycji, bo jak możecie się domyślać, to 3/4 tutaj to jest ofensywnych piłkarzy, więc ciężko, żeby znaleźć jakiegoś bramkarza wartego ponad 100 milionów euro. Bez zbędnego przedłużania przejdźmy do pierwszego meczu, którym jest Liverpool kontra FC Porto. Jeśli chodzi o drużynę Jurgena Kloppa, plasuje się ona na piątym miejscu, jeśli chodzi o największą wartość klubów, które pozostały w Lidze Mistrzów. Dokładnie drużyna The Reds jest warta 950,5 miliona euro, co tak jak powiedziałem daje piąte miejsce. Natomiast FC Porto, ich rywal, jest na pozycji 26, wartość 320, nieco ponad 320 milionów euro i co ciekawe, takie FC Porto, które gra w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, jest mniej warte niż na przykład West Ham czy Leicester City, z którymi Liverpool rywalizuje tak naprawdę na co dzień w Premier League. Różnica kolosalna pomiędzy tymi drużynami, oczywiście mówię pod względem wartości drużyny, ale myślę, że także będzie to doskonale widoczne na boisku. Osobiście ja FC Porto nie daję żadnych szans, więc nawet jeśli bym nie patrzył na te wartości rynkowe, to i tak mój typ to by była jedyneczka, jeśli chodzi o ten mecz, więc stawiamy na zwycięstwo Liverpoolu. Drugie dzisiejsze spotkanie i myślę, że o wiele bardziej interesujące pod względem wyrównanego pojedynku, tak to można określić. Co prawda Manchester City jest zdecydowanym faworytem, ale Liga Mistrzów to Liga Mistrzów, te rozgrywki rządzą się swoimi prawami, pamiętamy przed rokiem. Roma, Barcelona, kto by się spodziewał, że Roma przejdzie FC Barcelona? No, na pewno nie ja. Na pewno nie ja, jeszcze raz to podkreślam. Jeśli jednak chodzi o Tottenham Manchester City, nie wydaje mi się, by było to tak jednostronne spotkanie jak w starciu ligowym, kiedy City przyjechało na Wembley i zrobiło tak naprawdę z kogutami co chciało. Jeśli chodzi o wartość drużyn, to Tottenham plasuje się na 8 pozycji, co jest dla mnie wielkim zaskoczeniem, bo na przykład wyprzedzają Juventus, który jest na pozycji 10. Spodziewalibyście się? Ja na pewno nie, w szczególności, że mówiło się, że koguty w ogóle nie przeprowadzają transferów. Ostatnie okienko to ani jeden piłkarz nie przyszedł do drużyny Spurs. Więc tutaj wielkie zaskoczenie i szacun, że Tottenham potrafi budować tych starych zawodników w taki sposób, by wzrastali po prostu na wartości, a także bazując na wychowankach pokroju Harry'ego Kane'a. Tottenham 835,5 miliona euro, 8 miejsce, tak jak powiedziałem, pod względem wartości. Manchester City, pozycja druga, tutaj myślę, że nie ma zaskoczenia. Wartość drużyny ponad miliard euro, więc jednak tutaj różnica jest. Tak jak mówię, według mnie będzie to zacięty pojedynek, ale typujemy wedle wartości, więc mój głos leci na Manchester City. Jutrzejsze spotkania Ajax Amsterdam kontra Juventus. Zatrzymajmy się na chwilę przy drużynie Ajaxu. Pamiętamy niedawno, jak Legia Warszawa z nimi rywalizowała. Pamiętamy, jak może piłkarsko wiele, ale jednak wynik nie był aż tak druzgocący, jeśli chodzi o drużynę z Warszawy, więc były nawet pogłoski, że trafiliśmy na Ajax, w sensie kibice Legii. Łatwo ich przejdziemy. Okazało się, że nie było tak prosto, chociaż tak jak mówię, wynik tam był bodajże 1-0, potem był jakiś remis 0-0 u siebie. No naprawdę, to było po prostu minimalne zwycięstwo drużyny z Holandii. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę wartość rynkową, to Ajax Amsterdam znajduje się aktualnie na 21 pozycji i wartość ich drużyny wynosi niecałe 420 milionów euro. Dla porównania, Legia nawet nie mieści się w żadnym tym rankingu top 100 drużyn, które znajdują się w tym zestawieniu, ale wartość rynkowa Legii Warszawa wynosi niecałe 38 milionów euro, więc mamy tutaj idealne porównanie, jak wtedy niewiele zabrakło, a jak te drużyny po prostu na przestrzeni lat się rozwinęły, bądź po prostu zaliczyły regres. Przejdźmy jednak do rywala Ajaxu, czyli Juventus Turyn, który tak jak wcześniej Wam powiedziałem, znajduje się na pozycji 10, co jest jak dla mnie dużym zaskoczeniem, w szczególności, że Cristiano Ronaldo przyszedł w tym sezonie na Allianz Stadium. 10. miejsce Juventus, wartość niecałe 78,3 miliona euro.
Faworytem oczywiście jest zespół z Torynu, więc na nich leci nasz głos, ale i tak jestem zdumiony, że Juventus dopiero jest na pozycji 10, bo rok w rok mówi się, że to właśnie Stara Dama jest jednym z potencjalnych faworytów do Ligi Mistrzów, a tutaj się okazuje, że jeśli chodzi o wartość, to znajduje się dopiero na 10 miejscu. Przechodzimy do ostatniego meczu, jak dla mnie najciekawszego, ciekawe czemu dokładnie tak, Barcelona kontra Manchester United. Zaczynamy od drużyny gospodarzy, Manchester United, pozycja 9. Tak, żebym się nie spodziewał, że czerwone diabły będą uplasowane przed Juventusem, no ale taki jest oficjalny ranking, więc tego się trzymajmy. Manchester United 796 milionów euro wartość drużyny, jeśli chodzi o FC Barcelonę, to jest to najwięcej warta drużyna na świecie. Blisko 1,2 miliarda euro, więc tutaj jednak różnica jest widoczna i myślę, że będzie widoczna na boisku. Przynajmniej tego bym chciał, tego bym naprawdę chciał. Więc mamy moje typy. Kuponik zestawiony do wygrania 42 zł 21 groszy przy 5-złotowym wkładzie. Przejdźmy jeszcze do zestawienia drużyny najwięcej wartych zawodników, którzy będą występowali w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów. Wybierzmy sobie formację klasyczną 4-4-2 i będziemy ustawiać piłkarzy od bramki do ataku wedle wartości, ale od najmniejszej do największej. Czyli na bramce mamy Felipe Coutinho. To jest piłkarz, który będzie jako najmniej warty, chociaż wartość jego jest 100 milionów, podobnie jak kilku innych zawodników, ale wedle klasyfikacji to on znajduje się na tym ostatnim miejscu spośród tych 11, którzy zostali. Na prawej obronie mamy Paulo Dybale, środek obrony Dele Alli i Cristiano Ronaldo, a na lewej obronie Leroy Sané. Na prawej pomocy mamy Raheema Sterlinga, czyli tutaj myślę, że pozycja się zgadza. W środku pola Ousmane Dembele oraz Harry Kane. Na lewej pomocy Mohamed Salah, a na ataku Kevin De Bruyne i Leo Messi. Najwięcej warty zawodnik z tego zestawienia to Leo Messi, 160 milionów, a najmniej warci to Sané, Ronaldo, Ali oraz Dybala i także Felipe Coutinho, których wartość rynkowa wynosi 100 milionów euro. W dzisiejszym materiale byłoby to tyle. W komentarzach oczywiście podzielcie się swoimi typami, kto według Was wygra te pierwsze mecze w batalii o Puchar Mistrzów. Moje typy znacie, chociaż tutaj mógłbym troszeczkę pozmieniać, ale umówiliśmy się, że wedle takiej statystyki będę dzisiaj typował. Wypiszcie swoje realne typy, kto według Was wygra spotkania. Subskrybujcie kanał Murawa TV. Łapeczki w górze też są bardzo mile widziane. Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Na razie.